zauważyłem, że za każdym razem wychylacie się ode mnie. To aż tak często ma pan kontrolę? Policjanci drogówki zauważyli samochód, który próbuje wyjątkowo szybko wyjechać z Warszawy. Gdzie pan tak się śpieszy? To jest kolega mnie na weekend, do Białegostoku. Mój Białystok, buduję lepsze dziś i nie czekam na cud. Kierowcy spieszyło się tak bardzo, że przy takim ograniczeniu jechał o 40 km za szybko. No wie pan, jak pan... Droga jest dobra. No droga, proszę pana, jak pan przyspieszy te 30 km szybciej, za chwilę i tak pan musi zwolnić, bo proszę pana, infrastruktura na to nie pozwala, żeby rozwijać większą prędkość. Kierowca spieszył się na Podlasie tak bardzo, że nie zwolnił nawet wtedy, gdy zauważył, że ktoś obserwuje jego drogowe popisy. No tak właśnie się poczuliłem, że jedziecie za mną, jak ja zjechałem na prawy pas. Tam już wcześniej było pozamiatane, proszę pana. Chciałem was puścić, nie? Później widzę, że tak ktoś za mną jedzie. Mówię, może chcę jechać szybciej. Jak zjechałem na prawy, patrzę, ten też zjechał na prawy, no to mówię, coś już jest chyba na rzeczy. Wywołał pan wilka z lasu, panie kierowco. A teraz będzie mógł wywołać takie zdjęcie. Cena takiej fotografii to 200 zł. Do konta kierowcy będą też dopisane kolejne punkty karne. Zauważyłem, że za każdym razem wychylacie się ode mnie. Teraz tak często ma pan kontrolę? Nie, ale oglądam czasem właśnie drogówkę. Ale koledzy będą mieli ze mnie pompy teraz. Wymiana argumentów trwa w najlepsze. Na szczęście po kilku minutach rozmowy do kierowcy zaczyna docierać, jak duże zagrożenie spowodował. Jakby się coś komuś stało, to później jest problem, proszę pana, nie tylko dla pana, tylko dla wszystkich. No właśnie. To już w najgorszym przypadku, nawet niech pan tego nie mówi. Kuzyn zabił właśnie swojego najlepszego przyjaciela, ale tu w zimę była taka szlanka, on też za szybko jechał, powinieneś się pokusować. Nieciekawa dla niego sytuacja, dla rodziców również. No widzi pan. I oby kierowca pamiętał o tej historii, gdy następnym razem będzie mu się gdzieś bardzo spieszyło.